Bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Fashion by Sandy. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek łączony. Będzie to odcinek numer 22 i 23 mojej adwentowej serii filmów, w których codziennie razem z Wami przez 24 dni w grudniu otwieram po jednym okienku ze wszystkich zgromadzonych tutaj kalendarzy adwentowych, a jest ich aż 18. No i tak jak już wspomniałam, dzisiaj będziemy otwierać w zasadzie 36 okienek, dlatego że połączony dzisiaj tutaj będzie odcinek 22 i 23. Otóż ze względu na to, że się rozchorowałam, nie byłam w stanie nagrać poprzedniego odcinka na czas. Miałam nadzieję, że uda mi się to zrobić pod koniec dnia, niestety wyszło jak wyszło. Dlatego też dzisiaj stwierdziłam, że otworzę po prostu dwa okienka ze wszystkich kalendarzy. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Oczywiście filmik będzie dzisiaj dłuższy, dlatego teraz też bez zbędnego przedłużania zapraszam na film. No i zaczynamy od kalendarza Kinder pierwszego. I 22 już widzę. Mamy tutaj okienko na górze. I w numerku 22 mamy jajeczko małe Kinder. Ta 23 jest tutaj i okienko jest podłużne, więc podejrzewam, że będzie tutaj Kinderka. Nie, jest dzisiaj Chocobons kolejny. No to dobra, przejdźmy teraz do pierwszego kalendarza Technik. 22 już widzę tutaj na dole. I mamy w numerku 22 chyba balsam do ust. Tak, jest to taki, słuchajcie, bezzapachowy balsam do ust, także super jak dla mnie. No i dzisiejszy numerek 23 jest większy, a w środku mamy również produkt do ust i tutaj mamy błyszczyk. No to teraz przejdźmy może do kalendarza Douglas. 22 już tutaj jest na górze od razu, okienko podłużne. I słuchajcie, tutaj też mamy coś do ust. Jest to taka płynna matowa pomadka, także jeden z lepszych, myślę, produktów w tym kalendarzu. A numerek 23 jest w drugiej szufladce i to jest takie podłużne coś, czy jakaś tak, oczywiście kredka. I tutaj mamy taką czarną kredkę do powiek, ale jest ona pełnowymiarowa, także też jak najbardziej spoko. Dobra, to może od razu drugi kalendarz Technik. 22 tutaj na górze i tutaj jest, słuchajcie, dzisiaj duża lipa, bo mamy znowu taki beznadziejny, maleńki pilnik do paznokci. A w dzisiejszym okienku 23, okienko jest niewielkie, kwadratowe i tutaj mamy, słuchajcie, kolejną porcję cyrkoni do paznokci, także też średnio. Powiem, może trochę głupio, że te produkty w Technik tak bardzo się powtarzają, jednak w każdym kalendarzu są prawie te same produkty, tylko troszkę kolejność wymieniona. No to teraz zajrzyjmy do zeszłorocznego kalendarza z Essence i zacznijmy od wczorajszego numerka 22 i co my tu mamy? Słuchajcie, mamy dzisiaj kosmetyczkę. No tego powiem, że się nie spodziewałam. No i całkiem miłe zaskoczenie. I taka fajna, holograficzna, mała kosmetyczka, idealna do torebek na przykład. Także tu dzisiaj super produkt. No i zobaczmy teraz, co mamy dzisiaj. 23 otwieramy i w środku mamy kolejny lakier do paznokci. Ogrom tych lakierów do paznokci w Essence. No to teraz zajrzyjmy do kalendarza Cookie. Dobra, numerek wczorajszy już widzę, 22 tutaj. Oj, to już widzę, że jest źle dzisiaj, słuchajcie, nawet bardzo. Otóż we wczorajszym okienku mamy dwa beznadziejne produkty. Podwójna pacynka i taki maleńki, naprawdę miniaturowy pędzelek, także porażka. No, oby dzisiaj było lepiej, słuchajcie, oby. No, dzisiaj jest, słuchajcie, trochę lepiej. Ale i tak, tak sobie. Otóż mamy konturówkę do ust, ale taką, wiecie, miniaturową, więc niby okej, ale lepiej jakby wrzucili całą. No to wiadomo, teraz musi być Haribo. I 22 mamy tutaj na dole, a w środku mamy, słuchajcie, kolejne mało, mam takie kulki gumy rozpuszczalnej. Ja je bardzo lubię. No a teraz zobaczmy, czym nas dzisiaj obdarowali i pod numerkiem 23 mamy takie zwykłe żelki. No to dobra, lecimy dalej, kalendarz Art Deco i numerek 22 jest taki maleńki, więc troszkę się obawiam, co tutaj mamy. Dziś
Widzicie, mamy, słuchajcie, kolejny taki maciupeńki cień do powiek w ciemnym odcieniu. Właściwie wczoraj. A dzisiaj... 23 jest u góry, okienko troszkę większe, ale też nie jakieś mega duże. I tu to... I tutaj mamy taki maleńki pędzelek beznadziejny. Słuchajcie, kiedyś były do takich kompaktów dołączane. Przejdźmy teraz może do Coca-Coli. I okienka są na dole, więc podejrzewam, że w obu coś znajdziemy. Wczorajsze okienko, wczoraj nas obdarowali puszką Coca-Coli. A dzisiaj zobaczmy. Słuchajcie, mamy drugą puszkę. Dobra, co my dalej mamy? Kalendarz Make Up Revolution. I 22 już od razu mi się w oczy rzuciło. A w środku mamy dzisiaj, jest, co jest z tymi pędzelkami? Taki też mały pędzelek. Jest największy na razie z tych, które były w środku w innych kalendarzach. Ale i tak. No ten przynajmniej jeszcze, myślę, można do czegoś użyć. I słuchajcie, powiem wam, że w ogóle tutaj jest 25 okienek. Tak sobie z tego zdałam teraz sprawę i faktycznie w zeszłym roku też tak było. Dlatego myślę, że 24 otworzymy tutaj dwa okienka. I numerek 23. Tutaj takie podłużne okienko. I co będzie? Myślicie, kredka czy jakiś błyszczyk? Mamy kredkę, słuchajcie. I nie jest opisana, ale wygląda mi na konturówkę taką w odcieniu nude. Także bardzo fajny, uniwersalny kolor. Dobra, lecimy dalej. Przejdźmy teraz może do Sephory. I 22 jest tutaj w górnym rogu. A w środku mamy, słuchajcie, znowu taką beznadziejną gumkę do włosów. I miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. 23. No zdecydowanie lepiej, słuchajcie. Otóż dzisiaj mamy balsam do ust o zapachu, smaku arbuza. Także myślę, że będzie pycha. Teraz przejdźmy może do kalendarza L'Occitane. I gdzie my mamy 22? Dobra, 22 jest na dole, a 23 jest nad 22. I tutaj mamy, słuchajcie, żel pod prysznic i zapach to kwiat wiśni, także myślę, że będzie piękny. I 23. I tutaj mamy, to nie jest... To jest nie krem do rąk, tylko krem do stóp. Także też całkiem spoko. O, przejdźmy teraz do kolejnego kalendarza, tego drugiego Essence. I 22 już tutaj widzę, 23 zresztą też. I w środku mamy, słuchajcie, też tutaj dzisiaj lakier do paznokci, taki ciemny. A pod 23 okienko dość lekkie. O, i mamy znowu, zobaczcie, takie tatuaże, więc lipa. No to teraz przejdźmy do ostatniego kalendarza Technique. Bo o mały włos o nim zapomniałam. Myślałam, że już go otwierałam. 22 tutaj, a w środku mamy znowu czwórkę cieni do powiek dzisiaj. A pod numerkiem 23 mamy, uwaga, uwaga, pomadkę do ust w takim pięknym odcieniu nude. No to lecimy dalej. Zostało już niewiele. Kalendarz Deberance. Dobra, już oba numerki też namierzone. Otwórzmy 22 i tu w środku. I tu mamy, słuchajcie, produkt L'Occitane dzisiaj i jest to żel pod prysznic. I tak już chyba mieliśmy też w kalendarzu L'Occitane. A 23 okienko, takie dość niewielkie bym powiedziała, ale jest w miarę ciężkie. Więc zobaczmy, co my tu... Mamy bardzo przyjemnie pachnącą, słuchajcie, taką świeczkę. I to jest mniej więcej taki sam wymiar, jak te świeczki, które były wcześniej w kalendarzu Rituals. Bardzo ładny zapach. Do schrupania. No to Deberance dzisiaj całkiem fajnie. Przechodzimy teraz do kalendarza Nivea. 22 już tutaj widzę u góry. I mamy, słuchajcie, kolejny ekstra balsam do ust. A 23, gdzie my tu mamy? Dobra, też jest prawie że obok i w środku. Co to jest?
To jest chyba taka szmatka do twarzy w formie rękawiczki, tak mi się wydaje. No dobra, nie jest najgorzej. Wiecie co? Taki gadżet... Szału nie ma, ale nie ma też tragedii. No i zostały nam dwa kalendarze, także teraz przechodzimy do ostatniego kosmetycznego, czyli Rituals. A na koniec oczywiście zostawiamy Kinder. I 22 w kalendarzu Rituals mamy gdzie? Mamy tutaj na dole. I mamy dzisiaj, słuchajcie, kolejną świeczkę, czyli dzisiaj mamy już dwie. 23 to takie duże okienko. Co my tu mamy? I mamy dzisiaj krem do ciała. Także ekstra. I tutaj znowu chyba 70, co? Tak, jest znowu 70 ml, także ekstra wymiar. No i przechodzimy do naszego ostatniego kalendarza, czyli Kinder 22. Już tutaj widzę. I w środku mamy Szokobonsa. A dzisiaj zobaczmy, co nam sprezentowali. 23. Uuu, słuchajcie, dzisiaj jest ekstra. Mamy pana bałwana. No dobrze, to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o wczorajszych i dzisiejszych produktach. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że nagrałam dwa odcinki w jednym. Ja oczywiście mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapek w górę i zasubskrybować. No i widzimy się już jutro w ostatnim filmie. Buziaki, do zobaczenia!